Aber Feinde, was sehr was, was allein in unter ist, da feiert. So? Wenn die Männer waren, eine Leute, dann sind wir wohl, was sehr was, da ist ja doch schon. So, war Movie? Und jetzt, wenn meine Leute waren, eine Leute, das sehr was. Chwila, Moment. Niech pan się skupi. Niech pan bardzo wyraźnie i powoli powie to, co pan chce powiedzieć, bo pan bardzo niewyraźnie mówi. No, ja tam... Powiedziałem, żeby się pan skupił, tak? I wyraźnie, i powoli. No, no ja chciałem powiedzieć, że ja bardzo niewyraźnie mówię. No mnie pan teraz zaskoczył. Że pana, to źle pan trafił. Źle. Do logopedy to musi pan wyjść tutaj prosto na ulicę. Pójdzie pan w lewo, potem skręci w lewo i pan na pewno znajdzie, bo tam taki szyld jest. I on pana na pewno chętnie przyjmie i być może nawet panu pomoże. A tu pan źle trafił, bo tutaj jest biuro matrymonialne. Także... To dobrze trafiłem. A to pan chciał skorzystać z naszych usług? No to dobrze pan trafił, to wie pan, to lepiej nie było można. Proszę pana, na początek proszę wypełnić ankietę. Nie wiem nic do pisania. A nic nie szkodzi, ja jestem przygotowany specjalnie dla pana, mam coś do pisania, proszę. Zapomniałem okularów. Też jestem przygotowany i specjalnie dla pana mam okulary. Prawe szkło plus 2, lewe minus 3. Wie pan, to by się może nawet zgadzało, ale u nas we wsi szkoła była tak bardzo wysoko położona. Znaczy, jak wysoko? Nawet nie chodziłem sprawdzać. To wie pan co, to zrobimy tak. Pan będzie dyktował, a ja to wszystko do ankiety będę zapisywał, tak? I tak. No. Dobrze. Imię i nazwisko? Buczy morda Stefan. Bo wie pan co, bo my mamy tutaj taki zwyczaj, że naszym klientom nadajemy numery. No rozumie pan, może ta przyszła oblubienica, to ona będzie wolała pozostać przy swoim nazwisku, a nie jakaś buczy morda. A akurat zwolnił nam się numer. Szczęśliwa trzynastka, bo nam klient zszedł. Gdzie Polas? W każdym razie już tu nie wróci. To jeśli pan reflektuje, to ja piszę trzynastkę i możemy jechać. Dobrze. Proszę powiedzieć, jakie pan ma wymagania wobec przyszłej wybranki? Wie pan, to ja mogę mieć wymagania. Śmiało. Ze wsi jestem i bardzo niewyraźnie mówię. A skąd? No super pan mówi. Naprawdę? No ja prawie wszystko rozumiem. No to skoro tak, to wymagania by były takie. Bardzo ładna blondyna, 18 lat. Po studiach. Duży dom, samochód. Jakiej marki? O, może ten... Proszę. Co proszę? No Porsche. Porsche. Nic gorsze? No chyba, że ten majowy muzyczny taki. Niby jaki? Maybach. No ja widzę, że pan nisko to nie mierzy. Dobrze, miał prawo jazdy. Na samochód nie mam.
a za to garaż mam. No, jest nareszcie jakiś atut. Taki na motor, na działce. Może da radę rozbudować do rozmiarów Maybacha. No. Dobrze, a jakie powinny być wymiary tej pani? 90 na 60 na 90. No bo ja mam odwrotnie. Rozumiem, pan po prostu chciałby się dobrze dopasować. Dobrze, a ma pan jakieś preferencje co do pochodzenia społecznego tej pani? No, skoro już tak wyraźnie mówię, to żeby była z profesorskiej rodziny. Już teraz na całość poszłem. Widzę, ale z profesorskiej czemu? A wie pan, spokój w domu, książki czytają. A pan lubi spokój. O, bardzo. No, co ja pytam, przecież widać na pierwszy rzut oka miłośnik spokoju. Dobrze, a może rodzina za granicą? Żeby miała rodzinę w Australii. W jakim mieście? Elblągu. Wie pan co? Jeśli chodzi o Australię, to do wyboru mamy Sydney, Melbourne, Adelaida, Perth, Darwin. Może ta Dalajda ta. Dlaczego ta Dalajda ta? Nie. No, może być jakieś inne miasto? Nie. No chyba, że Elbląg. Dobrze, to ja wpisuję Australia, Elbląg. Co jeszcze? Nie wiem, dałby pan może zapalić, to bym sobie coś jeszcze przypomniał. A no nie ma sprawy, no wie pan, klient nasz pan, jak pan sobie życzy, to ja nie będę panu w poprzek, wie pan, ja jestem tu po to, żeby spełniać pańskie zachcianki, rozumiem, że to jest dopamina potrzebna, bo to nerwy, prawda, i to wszystko. I... Takie cienkie? Musiałem 4 naraz brać. A właśnie, ma nie palić. Bo ja potem nie będę nie swoich kiepów sprzątał. I koleżanek ma mi do domu nie sprowadzać. Bo tam później pójdą na ploty do kuchni, a nie będę pod drzwiami uszami szczekł. I pilota ma mi nie ruszać od telewizora. Ja tam mam plasterkiem sport zaklejony, się plasterek odklei, nie będę wiedział, gdzie chłopaki w piłę grają. A piwa będę pił, ile będę chciał. To jest moja sprawa. Się coś nie podoba, niech policję woła. Tam będę do szukać, a nie spokojnych ludzi czepiać. I morda w kubę ma być. Ja nie będę głupot słuchał. Coś jeszcze? No na tyle już chyba. No cóż, no... Na pewno zdaje sobie pan sprawę z tego, że to są dość nietypowe wymagania i niełatwo będzie im sprostać. Niemniej jednak w archiwum naszego biura jest osoba o bardzo podobnych zainteresowaniach. Super, Osko. Mówię panu, naprawdę ma pan szczęście. To jest osoba wyjątkowa. Taka, która potrafi elastycznie dopasować się do każdej sytuacji i do każdej osoby, a nawet grupy osób. Wie pan? No, super, Osko. Mówię panu, że super, Osko. Mówię panu, od siebie dodam, że to po prostu... Traktorzystka. No raczej taki diabeł wcielony, wie pan, no. No troszkę z nią poprzebywa pan i może pan wpaść po prostu w trans normalnie, wie pan. A czym się zajmuje? Polityką. O, super, Osko. Mówiłem panu. To może zrobimy tak. Ja bym panu przekazał namiary. Adres, telefon, a pan się już indywidualnie umówi na pierwszą randkę, tak? Oto one, no ja od siebie życzę wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Czuję, że wpadam w trans. Anna Grodzka, transwestyta. Nie widział ktoś takiego motoru w łezki? Nie wiem, gdzie to teraz, tak tu pokręcone, że to ja nie wiem, gdzie to teraz postawiłem teraz tego.
wszystkiego. Kurczę. Mam telefon na wibrację ma. Halo? Jaka miła? Komu miła? Ach, Bogu miła! Bogusia! To co mi tu na komórkę dzwoni? Ja nie jestem w komórce. Przyjechałem do galerii Fryta, no. No wiesz, no. No wiem, że ciuchy leżą, bo jestem odświętnie ubrany, no. No. Co? Po mleko przyjechali? No to babcia niech wydoi, no. A śpi? Oddycha? Nie, nie, niech nie budzi. Ja Bogusi wytłumaczę, Bogusia wydoi. Najpierw musi Bogusia iść po dojarkę. Dojarka jest schowana w skrzynce na warzywa w lodówce. Klucz od lodówki jest u mnie w gabinecie. No jak gdzie gabinet? No pod schodami tam, no. Tam na półeczce leży odcinek renty, a po prawej... Jak to ma rentę? Ja mam rentę. Zabrak nogi. Co to Bogusia obchodzi, odrosła? Nie ma tam? No to może w salonie? No jak gdzie salon? No na strychu, no. Jak będzie wchodziła, niech uważa na te łapki na myszy tam, no. Mówię, żeby uważała. Się nie wydziera, tylko powolutku odegnie sprężynę, wyciągnie nogę. Czy co może wziąć z tej pułapki? Ten kawałek słoniny? To świeżutka słonina dla myszy jest, no. Połowę może wziąć, no. I tam podejdzie do szafy, otworzy drzwi od szafy i tam koło karabiny jest taki haczyk. No jak po co karabin, no? Jakby sanepid przyjechał, no. Nie ma tam? Dobra, Bogusia wytłumaczy, Bogusia ręcznie wydoi, no. Weźmie Bogusia wiadro, idzie do obórki. No. Widzi krowę? Podejdzie do tyłu krowy. No jak gdzie jest tył, no? Nie tam, gdzie rogi, no. Tak. Chwyci za wymię i doi. No, co? Nie leci? No to za drugiego cycka niech chwyci, no. Jak nie ma drugiego cycka? Do której Bogusia oborki weszła? Niech natychmiast stamtąd wyjdzie. Ma wyjść. No to co z tego, że się cieszy? Do drugiej oborki ma iść. No. Widzi krowę? Ile ma cycków? No cztery, no. No to niech teraz doi, no co? Co? Ta druga krowa przyszła za Bogusią? Niech Bogusia ucieka! Niech ucieka! Niech się schowa do komórki! Niech mi tu nie dzwoni na urządzenie! Bogusia z żadnej krowy tutaj nadoi, żeby rachunek za telefon zapłacić. Aaaa!